Ok, szanowni państwo, to jest krótki poradnik dotyczący tego, jak zrobić animację typu Inverse Kinematics w kościach. Na początek zdefiniujmy sobie jakiś prosty łańcuch kości, tak jak poprzednio wyekstruduję tutaj takie małe drzewko. Zróbmy to na przykład w ten sposób, tutaj dodam jeszcze jedną gałąź, na przykład taką dłuższą troszkę. O, weźmy sobie jeszcze klawisz E i tu jeszcze jeden taki ogonek dodajmy. Dobra, i teraz mam takie małe drzewo, które normalnie można byłoby próbować animować w jakiś tam sposób. I wiemy już, że gdybym się przełączył do trybu pozy, to domyślnie znalazłbym się od razu w trybie Forward Kinematics. Oczywiście ten tryb tutaj, jak wiemy, charakteryzuje się dużą ilością niepotrzebnych akcji związanych z counter animacją. Dlatego możemy się przełączyć tymczasowo i jakby tak na krótko w tryb związany z Inverse Kinematics, który polega na odwrotnym procesie. To znaczy, zamiast modyfikować najpierw nasadę całego drzewa i później poprawiać po kolei całą ścieżkę gałęzi, tak żeby wszystko się dobrze ustawiło, łapię po prostu za ostatnią gałąź, za ostatni element, za taki liść, który tutaj sterczy i ten liść mogę przesunąć. Mogę go przesunąć przez klawisz G. W tym przypadku jednak jak wcisnę G, to G mi tutaj włącza rotację, ponieważ kość jest uwiązana do poprzedniej kości, do tej, która jest przed nią. Więc nie mogę za pomocą G nic tutaj przesuwać. I teraz, jeżeli włączę sobie w narzędziach takie coś jak w toolsach opcje i w opcjach mam opcję pozy, jestem w trybie pozy, więc jest opcja pozy. Jak włączę sobie auto IK, tutaj IK, to będę miał wtedy dostępną tak zwaną animację w trybie inverse, w odwrotnym trybie kinematyki. I teraz mogę oczywiście obrócić tę kość. Cały czas działa Forward Kinematics. Z tą różnicą, że teraz klawisz G złapany na ostatniej kości przełącza tą kość w taką pomarańczową kość. I jednocześnie pojawia mi się tutaj coś takiego, jak taka linia wiodąca od razu do samego początku kości, do samego początku tego łańcucha. To jest właśnie odwrotna kinematyka. Mogę teraz ciągnąć za pomocą operacji grab za kość, a całe drzewo próbuje się jakoś do tego dopasować. I to dopasowanie tutaj, no czasami jest takie, czasami inne. Więc dosyć trudno może być mi ustawić taką kość w prawidłowy sposób, ale mimo wszystko, zobaczcie, przesuwam jedną kość, a zmienia się położenie i rotacja wszystkich. I to jest wypas. Czasami to jest dużo szybsze niż kombinowanie w jakiś inny sposób. Tak samo mogę zapaść tutaj i pociągnąć. Mogę tę kość obrócić, obrócić tę. I wtedy znacznie szybciej jakby jestem w stanie całą tą strukturę zanimować. Obrócę jeszcze tak i teraz pociągnę. Proszę zobaczyć. Momentalnie, błyskawicznie jestem w stanie panować nad całym drzewem. Oczywiście w pewnym zakresie, bo to ma też różne swoje takie niezbyt wygodne motywy. Ale no, jest to zdecydowanie szybsze czasami. Dlatego metoda jest warta polecenia. I to się nazywa takim tymczasowym Inverse Kinematics. Więc podstawowa różnica jest tak naprawdę tylko jedna. Zamiast rotacji i pracowitego przekręcania całego drzewa, mogę złapać za pomocą klawisza G za jakąś kość i tę całą strukturę drzewa rozciągnąć, zdeformować, jakoś ją nagiąć. Ok, w ten sposób na przykład ciach. No i to jest całkiem przydatne. To jest oczywiście bardzo uproszczony tryb i rzadko się korzysta z takiego auto IK. To tylko dla prostych systemów kości się przydaje. Natomiast gdybym chciał wprowadzić coś takiego jak prawdziwy Inverse Kinematics, musiałem skorzystać z pewnych constrainów, które są możliwe dla dodawania kości. I wtedy potrzebowałem czegoś takiego jak dodatkowa kość jeszcze. I wtedy to już jest cała większa grupa tematów, o której powiem później. Dochodzą jeszcze poltargety i mnóstwo różnych ciekawych ustawień, więc na razie musimy poprzestać na tym, a auto IK, który mamy tutaj, będzie trzeba opowiedzieć w osobnym tutorialu. Prawdopodobnie każdy z tych constrainów musiałem opowiedzieć osobno. No dobra, dziękuję za uwagę. Zapowiedziałem się na przyszłość, więc poczekajcie na następną część.